Radio Mazury, które powstało w 1992 roku, obchodzi właśnie swoje 20-lecie. Z tej okazji postanowiło zaprosić swoich słuchaczy do Ostródzkiego Amfiteatru, gdzie wspólnie z Centrum Kultury, Agencją Upowszechniania Kultury, przygotowali program artystyczny. 20-lecie Radia Mazury jest dla nas krokiem strategicznym, dla nas, czyli Centrum Kultury, Agencji Upowszechniania, krokiem strategicznym do systematycznych koncertów country nad Jeziorem Drwęckim w Ostródzie. Obchody w Ostródzkim Amfiteatrze dla słuchaczy Ostródzkiej Rozgłośni były okazją do zobaczenia ludzi, którzy na co dzień przygotowują informacje oraz audycje, które puszczane są na antenie Radia Mazury. Organizatorzy w Amfiteatrze pokazali namiastkę tego, w jaki sposób powstają ich audycje. Myślę, że aż takim wielkim zaskoczeniem nie będę, bo jestem tą osobą, która bywa na tych wszystkich imprezach, przynajmniej stara się być, tak? Więc jestem już po części osobą rozpoznawalną, ale trema na pewno jest, no bo wszyscy mnie nie znają, tak? Wszyscy mnie nie kojarzą, bo nie ma takiej możliwości. A poza tym to jest zupełnie inna sytuacja, ten dzisiejszy jubileusz, niż zawsze, tak? Praca w radiu zawsze lepiej, jak słychać, a nie widać. Jestem bezpieczniejsza. Okrągły jubileusz był doskonałą okazją do nagrodzenia przez Radio Mazury osób zasłużonych dla lokalnej rozgłośni. Podczas obchodów 20-lecia Radia Mazury nie zapomniano o trudnych początkach. Te pierwsze lata było trudno, bo brakowało nam odwagi, brakowało jeszcze wprawy, ale powiem, że to był 92 rok, to była ta raczkująca demokracja. Nigdy nie wiadomo, co było wolno, co było niewolno. No i 20 lat było różnie, raz z górki, raz pod górkę. Z okazji 20-lecia Radia Mazury na scenie Ostródzkiego Amfiteatru wystąpił Cezary Makiewicz, zespół Koltersi, Babsztyl oraz Exodus 15.